wy tutaj w Katowicach coś robicie? Ale takie zdziwienie. Ja mówię, a dlaczego nie? Dlaczego co, Wrocław, tylko Poznań czy Kraków? Zespół szkół handlowych, jak sama nazwa wskazuje, jest związana z handlem. I zawsze uczyliśmy młodzież, że handel ma być sprawiedliwy. Żeby nie oszukiwać, żeby rozpoznawać potrzeby, żeby klienci byli zadowoleni. Właśnie sprawiedliwy handel wpisuje się w naszą naukę. Śledząc, jak wcześniej powstała idea sprawiedliwego handlu, to można było znacznie wcześniej już propagować tą ideę. Ten temat pojawił się już wiele lat temu, kiedy zaczęliśmy współpracę z Polską Akcją Humanitarną w projekcie Szkoła Globalna działa lokalnie. No i przez wiele lat był kontynuowany. Rozpoczęliśmy współpracę również z innymi instytucjami, jak Polska Zielona Sieć, jak Koalicja Sprawiedliwego Handlu i cały czas poruszamy się w tym obszarze. Młodzież powinna wiedzieć, co się dzieje nie tylko w Polsce, w Europie, ale również właśnie w krajach globalnego południa, jak ludzie żyją tam, jak zarabiają i czy mamy wpływ na to, żeby im pomóc. Nasi uczniowie już wiedzą, co to znaczy fair trade, a będą pracować w handlu, więc jest to bardzo ważne. I mieliśmy naprawdę dużo spotkań, dużo prezentacji na ten temat, ile ludzi tak naprawdę to produkuje, a ile za to dostaje. I potem zaczęły się właśnie pikniki, różne prezentacje, jakieś wyjazdy, żeby dalej tą ideę w szkołach propagować. W ramach Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu i promocji tej edukacji globalnej robimy warsztaty, gdzie warsztaty są organizowane przez młodzież starszych klas dla młodzieży młodszych klas i robimy również piknik, który jest na terenie placu szkolnego. Ten piknik jest dla rodziców naszej szkoły, dla mieszkańców i dla rodziców przedszkola, bo przedszkole znajduje się w budynku naszej szkoły. Gdzie tylko mogę, to mówię o tej idei i właśnie nawiązała się ostatnio ta nić współpracy ze szkołą w Wodzisławiu Śląskim i dlatego ostatnio byliśmy w szkole, żeby zapromować tą ideę. Edukację globalną zaczęła promować pani Dobrosława Egner. I wtedy miała kontakt ze sprawiedliwym handlem i bardzo się zakręciła na ten temat. Jak nam przedstawiła tą ideę na Radzie Pedagogicznej, no to wszyscy tak zaczęliśmy mówić, no kurczę, no fajnie, że jest coś takiego jak sprawiedliwy handel. I nie ma osoby u nas w szkole, która by nie była zaangażowana w sprawiedliwy handel. Staramy się jako szkoła uczestniczyć w różnego rodzaju projektach, które nie ma co ukrywać, wspierają nas w realizacji takich dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, pozwalają nam na udział różnych ekspertów czy trenerów w dodatkowych zajęciach, które są w szkole realizowane. I dzięki temu poznajemy też nauczycieli i zaangażowane osoby z innych szkół, które również biorą udział w projektach z zakresu edukacji globalnej. Te szkoły często zapraszają nas do współpracy i do realizacji wspólnie różnych działań, udziału naszej młodzieży w warsztatach, wspólnych szkoleń czy wspólnego planowania jakichś działań. I dzięki temu mamy możliwość konfrontacji naszej młodzieży z młodzieżą z innych szkół, z ich pomysłami. Współpracujemy z trzecim liceum Mickiewicza, byliśmy tam na warsztatach. Współpracujemy z szkołą w Jaworznie, ze szkołą w Chorzowie, ze szkołami w Sosnowcu. Także tych szkół jest całkiem sporo i wymiennie bierzemy udział wspólnie w różnego rodzaju warsztatach. Nasza młodzież wychodzi też do lokalnej społeczności,
Nawiązaliśmy kontakty z różnymi organizacjami w Katowicach, między innymi z Bonafide, ze spółdzielnią socjalną Decato i też nasza młodzież dzięki temu może wyjść gdzieś i prowadzić w ramach działań innych organizacji jakieś drobne akcje. Na przykład w Decato nasza młodzież uczyła, jak zrobić coś z niczego i ze starych t-shirtów robić bransoletki. Byli zaproszeni mieszkańcy Katowic, byli dorośli, dzieci, także to są takie drobne rzeczy, ale pozwalają na kontakt z takim zewnętrznym środowiskiem, nie tylko na siedzenie w murach szkolnych. W poprzednim projekcie naszym młodzież wyjeżdżała do Hiszpanii. Ten projekt właśnie zawierał w sobie hasła Fair Trade'u i staraliśmy się, żeby młodzież znalazła takie miejsca praktyk, bo na praktyki wyjeżdżają, w których właśnie Fair Trade będzie wykorzystywany i w którym będą mogli to poznać. Właściwie głębiej, bo oni się zapoznawali z tym tematem już tutaj, w kraju wcześniej, ale tam mieli rzeczywiście spotkać to w rzeczywistości w sklepie, praktycznie brać udział w sprzedaży tego towaru. No i właściwie cały ten projekt był nastawiony właśnie na taki efekt końcowy, żeby przygotować projekt sklepu z towarem Fair Trade. Uczniowie przygotowali kampanię młodzieżową, z którą byli w Urzędzie Miasta i chcielibyśmy otworzyć swój sklep. Pomysł był taki, żeby sklep był szkolny, ale Urząd Miasta niekoniecznie uważa, że ten pomysł jest dobry, raczej odsyła nas do podpisywania umów z prywatnymi właścicielami sklepów. W związku z czym musieliśmy pomyśleć o tym, żeby nadać jakąś osobowość prawną temu pomysłowi i zastanawialiśmy się nad otwarciem stowarzyszenia albo spółdzielni, takiej w ramach której będzie mógł ten sklep funkcjonować. Dzień dobry. Jesteśmy grupą uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Chcielibyśmy przedstawić Państwu ideę sprawiedliwego handlu oraz możliwość utworzenia szkolnego sklepu z produktami Fair Trade, w tym z ubraniami. Po skończeniu szkoły będę się interesować działaniami sprawiedliwego handlu, będę je wspierać i myślę, że będę uczestniczyć w akcjach organizowanych przez szkołę. Odzywają się do nas nasi absolwenci, którzy pytają, czy mogą się w coś włączyć, pomóc, czy mogą jako wolontariusze przyjść i pomagać w organizacji czy obsłudze tych imprez, kiedy wyjeżdżają za granicę, a sporo młodzieży podróżuje i turystycznie i nie ma co ukrywać, wyjeżdżają też do pracy. Przysyłają nam zdjęcia produktów z logo Fair Trade, które znajdują w tamtejszych sklepach, także są tym cały czas zainteresowani i zachęcają do tego, żeby z tych produktów korzystać swoich znajomych. To jest, myślę, bardzo fajny aspekt i wiemy, że to nie idzie na marne, że to ma znaczenie.